Adam Wajrak i Nuria Silva Fernandez. Kuna za kaloryferem. Przeczytam opowiadanie pod tytułem Żal Jerzyka, żal. To fajna opowieść. Jerzyk przybył do nas tego samego lata co Bociany. Nazwaliśmy go Grubasek, bo przez prawie miesiąc nic nie robił, tylko jadł, pił, spał i tył. Rósł przy tym jak na drożdżach. Dostaliśmy go od Helenki Jędrzejewskiej. Z początku o żadnym imieniu nie było mowy, bo był w fatalnym stanie. Helenka z tatą odebrała go kunie, która wyciągnęła malucha z gniazda pod okapem dachu. Malec został powtórnie włożony do gniazda, ale następnego dnia Helenka znów znalazła go w ogródku. Dawała mu muchy, ale Jerzyk słabł w oczach, no bo ile much może nałapać człowiek? Nie byłem pewien, czym żywić młodego Jerzyka. Ptaki te większość czasu spędzają w powietrzu. Bez latania żyć nie mogą, lecz żeby latać, muszą mieć odpowiednio rozwinięte lotki i sterówki, czyli pióra, skrzydeł i ogona. Bez nich nie ma mowy o zdobywaniu pożywienia. Jerzyki potrafią nawet spać w trakcie lotu. Polują na wielkich wysokościach, zwykle między poziomem 500 metrów a 1,5 kilometra. Lot to ich życie. Trzeba więc jeżyka odpowiednio karmić. Brak któregoś ze składników może się momentalnie odbić na wzroście lotek i jeżyk nigdy nie wzbije się w powietrze. Wychować takiego ptaszka, aby latał, potrafił wtedy tylko jeden człowiek w Polsce. Jerzy Desselberger, ornitolog. Miał za sobą setki różnych ptasich wychowanków, w tym grubo ponad setkę jeżyków. Nie to co ja, ledwie kilkanaście różnych ptaszorów. Trudno się więc dziwić, że nie widziałem żadnych szans na wychowanie znajdy. Chodź, Pol, idziemy skrócić cierpienia ptaszkowi, powiedziałem znajomemu Holendrowi, który miał doświadczenie w hodowli zwierząt, bo pracował w kilku ogrodach zoologicznych. Zobaczył Jerzyka i przyznał mi rację. Nie otwiera oczu, a to oznacza, że jest bardzo odwodniony. Raczej nic nie da się zrobić. Stwierdził i już mieliśmy ukatrupić biedaka, gdy nagle zrobiło mi się go bardzo żal. Jakby tego było mało, po stronie Jerzyka opowiedziała się Nuria. Postanowiłem, że spróbuję go wychować, choć to, że się uda, było równie nieprawdopodobne jak lądowanie UFO w Białowieży. Ratujemy przez telefon. Wszystko wskazywało na to, że być może zdołamy pokonać odwodnienie organizmu i ptaszek mógł nawet być fizycznie zdrów, ale szanse, by jego lotki wyrosły tak jak trzeba, były marne. W takim wypadku i tak trzeba będzie go uśpić. Jedyna nadzieja była w Jerzym Desselbergerze, ale on był w Warszawie, a my w Białowieży. Nigdy nie wychowywałem Jerzyka przez telefon, ale spróbujemy, powiedział Jerzy. I od razu zaczął rozpytywać, ile nasz podopieczny waży i jaką ma długość skrzydeł. Wyszło, że skrzydła mają około 12 cm, a Jerzyk waży mniej niż 30 gramów. Niedobrze, powiedział Desselberger. Za mało waży. Trzeba w niego pakować kluseczki. 20 kluseczek mojej mieszanki, do tego 3 kluseczki z białka jajka i 2 z żółtka. Razem to 25 kluseczek. I to wszystko 3 razy dziennie. Mieszanka Desselbergera to prawdziwy wynalazek. Była niebywale prosta i skuteczna. Dziś w sklepach zoologicznych dostępne są różnego rodzaju owady, którymi o wiele lepiej karmi się jeżyki i które są z pewnością zdrowsze dla tych ptaków, ale wtedy nie było o tym mowy. Mieszankę robiło się z sera, glukozy, mąki kukurydzianej, mąki ryżowej i witamin. Wszystko to mieszało się w odpowiednich proporcjach w zależności od gatunku ptaka i jeżeli nie był on specjalnie chory, to nie ma takiego gatunku, który by się na niej nie wychował.
tyle, że poza serem i mąką kukurydzianą w Białowieży nie można było dostać pozostałych składników. Glukozę zdobyłem tylko dlatego, że dobrze był w nią zaopatrzony lekarz weterynarii i specjalista od żubrów, dr Zbigniew Krasiński z Białowieskiego Parku Narodowego. Ale o mące ryżowej już nie było mowy. No cóż, pomyślałem, Jerzyk obejdzie się bez jednego składnika. Karmienie okazało się sztuką nie lada. Jerzyki mają olbrzymie paszcze. Rodzice karmią młode, wkładając głowę do wielkiej gardzieli młodego i zwracając złowiony wcześniej pokarm. Kiedy są głodne, powinny chwytać palec, instruował pan Jerzy. Z początku nasz maluch ani myślał tego robić. Z trudem otwieraliśmy mu dziób wykałaczką, pakowaliśmy kluseczki z mieszanki i strzykawką wlewaliśmy wodę. Jak najwięcej, bo lepiej, żeby ptak dostał zbyt wiele płynów, niż był odwodniony. O rany, kryzys mija. Po trzech dniach Jerzyk otworzył jedno oko, a potem drugie. Kryzys odwodnienia minął. Z naszych pomiarów wciąż jednak wynikało, że lotki skrzydeł ani drgnęły. Na dodatek jedno ze skrzydeł było o kilka milimetrów krótsze od drugiego. Dobrze wiedziałem, że te milimetry oznaczają dla ptaka latać albo nie latać, czyli dla naszego Jerzyka być albo nie być. Smutny jak nie wiem co, zadzwoniłem do Jerzego Desselbergera z pytaniem, jak Jerzyka uśpić. Podał mi nazwę leku usypiającego. Ale na to jeszcze mamy czas, zaznaczył. Niech mi pan powie, które lotki są najdłuższe. Spojrzałem na ptaszka. Najdłuższe były pierwsze, pierwszorzędowe lotki. To niedobrze, mówił specjalista. Najsilniejsze powinny być te drugie w kolejności, ale może jeszcze się to wyrówna. Niech je ile może, nawet nieco więcej niż mówiłem, pocieszał. Na zmianę z Nurią tuczyliśmy więc malucha. Karmiliśmy go nawet 4 razy dziennie. Pomogło i po tygodniu Jerzyk był już całkiem gruby. Ważył 40 parę gramów. Zaczynał chwytać palec, a na dodatek domagał się jedzenia cichutko świergotając. Czasami wyglądał przez dziurkę w pudełku, sprawdzając, czy to już czas karmienia. Co kilka godzin wyjmowaliśmy go z pudełka i na stole w kuchni napychaliśmy kluseczkami. Po paru kulkach wypinał się i robił kupę. A kiedy dochodziliśmy do 20 klusek, zaczynał świergoląc, opierać się i chował głowę pod siebie. Po 20 kilku kluskach zamykał oczy i zasypiał. Takie jego zadanie. Jeść, spać i robić kupę. Ale jeszcze trzeba go trochę podciągnąć. Na wylocie powinien mieć około 48 gramów, tłumaczył Desselberger. Przy karmieniu właśnie nazwaliśmy żarłoka grubaskiem. To znaczy nazwała go tak Nuria, mówiąc do Jerzyka gordito, co po hiszpańsku znaczy właśnie grubasek. Pewnego dnia przy mierzeniu skrzydeł krzyknęliśmy z radości. Lotki, o które baliśmy się najbardziej, zaczęły rosnąć. Pudełko grubaska było pełne osłonek z lotek, które bardzo przypominały ludzki łupież. Coraz ładniejszy robił się także jego ogonek, wycięty jak u jaskółki. Choć naprawdę powinno się mówić, że to jaskółki mają ogonki wcięte jak u jeżyków, bo jeżyki są o wiele starszą grupą ptaków niż jaskółki. Całe podobieństwo bierze się stąd, że i jaskółki, i jeżyki polują w locie na owady. To ptaki przestrzeni powietrznych. Z tym, że jaskółki nie są takimi mistrzami latania jak jeżyki. Start z płaskiego. A co będzie, jak grubasek nie poleci? Będziemy go trzymać, prawda? Martwiła się Nuria. Tak, jakoś to będzie, odpowiadałem, choć dobrze wiedziałem, że będzie to dla Jerzyka wegetacja. Poleci, pocieszaliśmy się więc z Nurią,
choć baliśmy się momentu, kiedy grubasek będzie musiał wzbić się w powietrze. Może nie będzie umiał, może się okaże, że nasze zabiegi na nic i ptaszek runie na ziemię jak kamień. A czas płynął nieubłaganie. Grubasek powinien nas opuścić pod koniec sierpnia. Jeżyki przylatują do Polski w maju, a odlatują właśnie w sierpniu, choć jak twierdzi Jerzy Desselberger, mogą opuszczać nasz kraj jeszcze we wrześniu. Są to ptaki typowo letnie. Ornitologiczne lato zaczyna się wraz z ich przylotem i kończy z odlotem. Wszystko dlatego, że do łowów potrzebują dobrej pogody. Wszelkie jej załamania starają się omijać lub przeczekiwać uwieszone ścian domów, skał lub drzew. Potrafią zapadać w coś w rodzaju hibernacji. Pisklęta jeżyków, kiedy ich rodzice ze względu na złą pogodę nie mogą im dostarczyć pokarmu, redukują temperaturę ciała i przemianę materii. Być może ta umiejętność uratowała naszego grubaska przed śmiercią z głodu. O talencie jeżyków do latania krąży wiele mitów. W różnych ornitologicznych pracach na ich temat można wyczytać, że ptaki te są tak przystosowane do latania, że kiedy z jakichś powodów wylądują na płaskim gruncie, nie są w stanie wzbić się w powietrze. Sam zresztą przyznaję, o tym pisałem. Teoria ta opiera się na założeniu, że jeżyki mają za długie skrzydła w stosunku do reszty ciała, a za słabe kończyny i po prostu nie umieją się odbić od matki ziemi. Cała ta teoria nie ma nic wspólnego z prawdą. Jeżyki oczywiście nigdy nie powinny spadać na ziemię, to jest sprzeczne z ich naturą, ale jeżeli się to zdarzy, zdrowe ptaki mogą wystartować. Niektóre osobniki mają na tyle mocne kończyny, że mogą podskoczyć. Z moich doświadczeń wynika, że jeżykom wystarcza 1/3 pełnego zamachu skrzydłami, aby wzbić się w powietrze. Protestował jednak Jerzy Desselberger. Według niego mit, że jeżyk nie może się poderwać z płaskiego gruntu, wziął się stąd, że gdy ptak ten znajdzie się na ziemi, to albo jest osłabiony, albo ma uszkodzone lotki. Dla jeżyka ta sytuacja jest nienormalna i nawet zdrowy ptak potrzebuje chwili namysłu, żeby wpaść na pomysł, jak się oderwać od ziemi, wyjaśniał mi. Około 16 sierpnia grubasek zaczął tracić apetyt. Trzeba się było naprawdę namęczyć, aby go nakarmić. Kluseczki wypluwał i przestał się dopraszać o jedzenie. Przy karmieniach kląłem jak szewc, ale nadal pakowałem w niego kluseczki. Zbliża się moment wylotu, wyjaśnił przez telefon mój mistrz. Teraz musicie precyzyjnie mierzyć lotki, tak aby wiedzieć dokładnie, kiedy przestaną rosnąć. Kiedy wzrost ustanie, będzie to znak, że trzeba ptaka wypuścić. 18 sierpnia nie odnotowaliśmy już żadnego wzrostu. Najdłuższa lotka, tak zwana druga lotka pierwszorzędowa, zatrzymała się na długości 16 cm i 9 mm. Jeżyk wzbija się w powietrze. 20 sierpnia była piękna pogoda. Dobra, albo teraz, albo nigdy, oznajmiłem Nuri i Declanowi, naszemu koledze z Irlandii, niebocianowi przecież, i wyjąłem grubaska z pudełka. Wzięliśmy drabinę i poszliśmy za stodołę, za którą rozciągają się białowieskie pola. Stanąłem na najwyższym szczeblu drabiny z jeżykiem w ręce. Czułem, jak mnie i jemu wali serce. Nuria z Declanem oddalili się nieco, aby w razie upadku ubezpieczyć ptaszka. Nawet nie pamiętam dokładnie momentu, kiedy z rozmachem wyrzuciłem go w powietrze, ale pamiętam bardzo dobrze, jak grubasek nieudolnie machając skrzydłami spadał niby kamień na ziemię. Pamiętam też dokładnie przerażoną twarz Nuri, gdy spadał w jej pobliżu. Wszystko trwało sekundy. I nagle stał się cud. Jakiś metr nad ziemią grubasek przestał machać byle jak i zamachał skrzydełkami jak prawdziwy jeżyk. Momentalnie wzbił się w powietrze i wzleciał nad pola.
leciał pracując szybko skrzydełkami, jakby przestraszony nowym doznaniem. Tak zrobił kilka kółek nad naszymi głowami. Potem spróbował, jak się szybuje i nagle, przynajmniej my to tak odebraliśmy, poczuł, że latanie to jest to, co jeżyki lubią najbardziej. Już całkiem pewnie zatoczył dwa kółka, wzbił się naprawdę wysoko i zniknął za horyzontem, żegnany naszymi okrzykami. Będzie królem jeżyków, zawyrokował Deklan. Udało się. Nasz jeżyk pięknie poleciał, relacjonowałem panu Desselbergerowi. Wiem, jaka to radość puścić takiego ptaszka i widzieć, jak leci. Wspaniałe uczucie. Ile ważył? 47 gramów? To ma zapas na parę dni, mówił pan Desselberger. Teraz ptak, jak zaprogramowany, będzie się starał wypatrywać ciemne punkciki w powietrzu. Jeżeli będą blisko, to znaczy, że są to owady, a jeżeli daleko, to będzie to grupa jeżyków lub jaskółek, co oznacza, że i tam też są owady. A potem jeżyk powoli zacznie się kierować na południe. 3 dni później pojechaliśmy do Warszawy. Nad blokami przelatywał jeżyk. To na pewno grubasek, zawyrokowała Nuria. Na pewno, odpowiedziałem, choć mógł to być jakikolwiek jeżyk. Wróciliśmy do Białowieży. Od wylotu jeżyka mijały dni, a Nuria i ja wciąż łapaliśmy się na tym, że słyszeliśmy jego świergolenie. Pudełko, w którym mieszkał, też jeszcze stało na swoim miejscu, pełne zaschniętych kup. Nikt nie kwapił się do wywalenia go do śmieci. Nie wiedzieć czemu, bo w sumie grubasek to był ptaszek, który tylko jadł, pił, spał i robił kupy. Aż w końcu poleciał. To jest opowiadanie z książki Adama Wajraka i Nuri Selwy Fernandez pod tytułem Kuna za kaloryferem. Ostatnio tę książkę wznowiło wydawnictwo Agora. Bardzo serdecznie polecam, bo jest tutaj mnóstwo świetnych opowiadań, świetnych historii o zwierzakach, które żyją razem z nami, żyją wokół nas. No i warto czytać tę książkę, żeby wiedzieć, jak im pomagać.